Jest także zasadniczo coś wiedzieć, owszem wiemy, lecz świata się nie zmieni, więc jemy. Musisz to zjeść, bo w Afryce dzieci głodują. No to co, stówka na fundację? Przecież on się zajmuje nie pomaganiem, tylko opowiadaniem biednym, spętanym dylematami. Człowiek zachodu. Jak do diabła możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy. No to co za bliźni w ogóle? Głodny i umierający gdzieś daleko? Jest czymś bardzo pięknym widzieć, jak ubodzy swym cierpieniem wzbogacają świat. Nawet mi się nie bać umierać. Nie pozwala mi mieć zachodniej do kurwy jej humanitarnej nędzy cywilizacji. Panie Boże, kierujemy do Ciebie te słowa, bo nie mamy ich do kogo kierować. Błogosław giełdę żywności w Chicago i jej beneficjentów. Co tu się dzieje? Tu się dzieje krzywda ludzka i korporacyjny wyzysk. A jak już wiecie, to mogę resztę. Spierdalaj. No to zaśpiewajmy przynajmniej tę piosenkę Harry Potter. Pytasz, jak pomagać? Trzeba działać w grupie. Tak mi się wydaje. Ale szczerze? Szczerze mam to w dupie. Nie umiemy pomóc. Powiedziałaś, że to było najważniejsze zdanie tego spektaklu. Chodź, powiedz go. Jeszcze raz. Dysponujemy wystarczającą ilością pożywienia, żeby wyżywić wszystkich, całą ludzkość bez najmniejszego problemu. Produkujemy tyle żarcia, że moglibyśmy wyżywić dwa razy tyle ludzi, ile jest na świecie.